Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam Państwa na kanale Chrobry Szlak, a można powiedzieć, że w zasadzie jest to sequel naszego studia wyborczego, taka dogrywka, bo jeszcze musimy ocenić to, co po wyborach przedstawialiśmy Państwu kandydatów, a teraz omówimy, jaką podjęli Polacy decyzję, również być może częściowo pod wpływem naszych tutaj usiłowań medialnych. Ze mną kolega Przemysław Piasta. Witam serdecznie. Witam kolegę i witam przede wszystkim Państwa, dziękując za ten cały cykl wyborczy, w którym byliście z nami. Kilkadziesiąt tysięcy osób oglądało łącznie nasze filmy, także jakiś tam malutki wpływ na tą rzeczywistość medialną mieliśmy, co rzecz jasna cieszy. Wynik wyborów za to chyba raczej nie cieszy. Jest, można powiedzieć, niejednoznaczny. I zapowiada chyba bardzo wesołe 4 lata. Prawo i Sprawiedliwość na pierwszym miejscu, ale bez większości. Koalicja centrolewicowa właśnie z tą większością, czyli od lewicy do trzeciej drogi. No i Konfederacja jako outsider. Ale może zaczniemy od początku, bo tutaj już większość tych podsumowań powyborczych zajmuje znęcanie się nad Konfederacją. Niby się nie powinno kopać leżącego, ale tam doszło do wewnętrznych kopów, więc to panowie kopią się sami, ale o tym za chwilę. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, no myślę, że pomimo tej radości, która wybuchła o 21, że są na pierwszym miejscu, to teraz raczej miny są nietęgie. Mowa jest o jakichś podchodach pod PSL. Ja osobiście w ogóle nie wierzę, żeby PSL był na tyle głupi, pozbawiony instynktu samozachowawczego, żeby wchodzić w konszachty z PiS-em. Notabene PiS i PSL to jest chyba tylko 224 czy 5 głosów, więc jeszcze tam paru brakuje, aczkolwiek moje wiewiórki z obozu władzy twierdzą, że jakby co, to tam już konfederatów mamy w odpowiedniej liczbie skaptowanych, ale czy ten plan nie spali po prostu na panewce, bo prawdopodobnie pierwszym kroku dojdzie do próby powołania rządu PiS, no bo przecież w Senacie przez 4 lata nikogo się nie udało PiSowcom przekupić, więc wątpliwe, że teraz, kiedy opozycja czuje krew, że ktoś zdecyduje się na dezercję. Nie wiem, czy ktoś zdecyduje się na dezercję, wątpię. Jeśli miałbym zakładać się, to podejrzewam, że na pewno nie w pierwszym kroku. Wiecie Państwo, przecież, że mamy trzy kroki powoływania władzy wykonawczej, powoływania rządu w Polsce po wyborach i ten pierwszy krok to jest krok, w którym należy zebrać większość bezwzględną, a zatem 231 głosów i będzie PiS-owi po prostu bardzo trudno tą większość zebrać. Zgadzam się absolutnie z Kamilem, który tutaj wskazywał na to, że są takie szepty, że konfederaci gotowi są do rozmów, a przynajmniej część tych konfederatów gotowych jest do rozmów z PiS-em, ale to od kiedy zobaczyliśmy na listach Konfederacji Przemka Wiplera, wiedzieliśmy, że będzie taka frakcja, która będzie tylko czekać na to, aby koalicję z PiS-em stworzyć. A zatem jeśli brakowałoby tych czterech czy pięciu szabel, to z całą pewnością PiS bardzo szybko sobie je zorganizuje, właśnie żerując na klubie Konfederacji. Natomiast wracając jakby do tej głównej myśli, czy PiS-owi uda się tym pierwszym kroku powoływania rządu, kroku, który jest tutaj absolutnie po stronie prezydenta, to prezydencki nominat jest desygnowany do roli premiera. Czy uda się PiS-owi w tym kroku większość zdobyć? Szczerze wątpię, dlatego że PiS jest nielojalnym koalicjantem. PiS źle traktuje partie koalicyjne, nie wywiązuje się z umów koalicyjnych. Co więcej, stosuje wobec swoich mniejszych partnerów presję i to presję poza granicą prawa, bo presję służb specjalnych, które nie powinny brać udziału w rozgrywkach politycznych, a powinny zajmować się właśnie ochroną interesów państwa. A zatem doświadczenia koalicjantów PiS-u nie skłaniają kolejnych potencjalnych koalicjantów PiS-u do wchodzenia w to, co tu dużo mówić, bagno. W ogóle rzecz jasna im się nie dziwię. Także PSL ma swoje złe doświadczenia z PiS-em i nie sądzę, aby na tym pierwszym kroku PSL był skłonny do tego typu rozmów. Co innego, jeśli w drugim kroku, czyli w kroku, który leży po stronie parlamentu, nie udałoby się powołać większości. Tu nic nie jest wykluczone. PiS zadziała rzecz jasna racjonalnie. Przeciągnie pierwszy krok tak długo, jak się da, czyli 58 dni,
po dniu wyborów, a zatem niemalże 2 miesiące. I te niemalże 2 miesiące to jest znakomity czas na to, żeby opozycja zaczęła się między sobą gryźć, gryźć. Na razie się podgryza, oszczekuje, że jeśli mamy być przy tej może niezbyt eleganckiej, ale wyjątkowo trafnej analogii, ale za chwilę zacznie się gryzienie się wzajemnie po kostkach. Także będzie to taki dość nieprzyjemny moment. Już mieliśmy do czynienia z wymianą uprzejmości, czy powiedzmy sobie wprost niegrzeczności pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. W tej chwili trwa takie przepychanie się o miejsce w szeregu i zdaje się, że to przepychanie się będzie miało coraz brutalniejszy charakter. Ja zwracam Państwu uwagę, że to nie są 3 partie opozycyjne, ale to są 3 bloki opozycyjne. Każdy z nich składa się z kilku, a gdy przyjrzeć się bliżej, to może nawet kilkunastu mniejszych partyjek, ośrodków nieformalnych, ośrodków formalnych, singli politycznych, a zatem mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym rozdrobnieniem. Rozdrobnieniem, które w Polsce wydawało się po latach 90., że przeszło już do historii. Tymczasem pod pozorną jednością partii politycznych czy koalicji politycznych kryją nam się bardzo ostro sprzeczne z sobą interesy, bardzo ostro sprzeczne z sobą ideologie, bardzo odmienny pomysł na to, jak Polska po tych wyborach powinna wyglądać. Podejrzewam, że pod presją wyborców, a przecież 65% Polaków zagłosowało jednak za zmianą, za tym, żeby PiS od władzy odsunąć, podejrzewam więc, że pod presją tych wyborców, tej zdecydowanej większości Polaków, mimo wszystko uda się opozycji rząd wytworzyć, ale nie uważam bynajmniej tego wariantu za wariant pewny, a jedynie wysoce prawdopodobny. Także nie podzielam tutaj optymizmu z jednej strony, a pesymizmu z drugiej strony. Tak czy inaczej, jeszcze piłka jest w grze i jeszcze będzie ciekawie. No i to, co na samym początku powiedział Kamil, niewątpliwie będzie to ciekawa kadencja, niezależnie od tego, czy będzie to kadencja 4-letnia, czy tak jak sugerują niektórzy komentatorzy, będzie to kadencja znacznie krótsza. Ja myślę, tutaj dodajmy, że w ogóle chyba jeśli uda się w tym drugim kroku centrolewicy utworzyć rząd, to będzie to chyba najbardziej wielopartyjny gabinet od czasu rządu Hanny Suchockiej. Tam było, zdaje się, 7, a nawet 8 partii w szczytowym momencie, a tak formalnie rzecz biorąc Koalicja Obywatelska to są 4 formacje, Nowa Lewica to są 2 formacje, Trzecia Droga to są 2 formacje, czy 2,5, tam nawet 3, więc to przynajmniej 8, a może nawet 9. Wiadomo, że oczywiście tam są, w przypadku Trzeciej Drogi jest to najbardziej demokratyczne, tak? W przypadku Koalicji Obywatelskiej mamy akcjonariusza zdecydowanego większościowego, czyli Platformę. W przypadku Nowej Lewicy też to nie jest takie pewne, bo tam frakcja partii Razem rośnie w siłę. O tym za chwilę. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, i zwrócę uwagę, że ten trzeci krok, jeśli powiedzmy dojdzie do nie, to dopiero niedawno zwróciłem na to uwagę, że może dojść do takiej sytuacji, że jednak ta koalicja centrolewicowa się nie dogada, a proszę Państwa, w drugim kroku, w trzecim kroku, przepraszam, jak powołuje, jak inicjatywa jest prezydenta i to zgodnie z artykułem 155 Konstytucji, już nie ma tego wymogu bezwzględnej większości głosów. Tu obowiązuje zwykła większość. Więc można sobie wyobrazić, że powstaje jakiś rząd pisowski czy około pisowski i dajmy na to, wystarczy, że PSL i Konfederacja się wstrzymają i rząd stoi, tak? Jest to rząd mniejszościowy, rząd chwiejny, ale jest. Tak więc tak też można i można tam potem przeciągnąć i w końcu rząd sobie zbuduje jakąś większość. Ale to są jakby takie dywagacje, to już jest chyba taki najmniej prawdopodobny scenariusz. Ja bym stawiał jednak na to, że ta koalicja totalnej opozycji powstanie, no bo przecież tyle lat wspólnie jakoś walczyli, ba przecież nawet Donald Tusk podał tlen trzeciej drodze w pewnym momencie. Czym się różni znacząco od Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński swoim potencjalnym koalicjantom, czyli Konfederacji, tlen permanentnie zabierał. No i zastanawiam się, czy po prostu Jarosław Kaczyński już stracił kompletnie kontakt z rzeczywistością, czy znowu źle wybrał sobie doradców. Myślę, że trochę jedno, a trochę drugie, ale przede wszystkim, kiedy obserwuję polityczne postępowanie Jarosława Kaczyńskiego, kojarzy mi się od razu ta anegdota o skorpionie, który nie mógł spokojnie przepłynąć sobie przez
rzekę na grzbiecie żaby, musiał tą żabę ukąsić i ostatecznie utonęli oboje. Natura Skorpiona zwyciężyła, tak samo zwyciężyła natura Jarosława Kaczyńskiego, który nie mógł zostawić spokoju Konfederacji po to, aby ta pozostała na poziomie w granicy, że tak powiem, wyniku dwucyfrowego i uzyskałaby w ten sposób kilkudziesięciu posłów, którzy byliby przecież dla Kaczyńskiego potencjalnymi koalicjantami, a ponadto odebraliby te głosy przynajmniej w pewnej znaczącej części Polsce 2050, trzymała Hołownia zatem trzeciej drodze. Ta kalkulacja była oczywista dla wszystkich obserwatorów sceny politycznej i działania Kaczyńskiego wydawały się być nieracjonalne. Wynik wyborczy to potwierdza. Zdaje się, że ta obsesja Kaczyńskiego, aby nie mieć żadnej konkurencji po szeroko rozumianej prawej stronie, aby PiS był de facto monopolistą w tych sprawach, jest po prostu na tyle istotna, na tyle silna, że Kaczyński nie jest w stanie z tej obsesji się wyzwolić. No i stąd to ten szczypanie Konfederacji, stąd ten skręt PiSu po elektorat, nazwijmy to sceptyczny wobec Ukrainy. PiSowi udało się coś niebywałego. Partia, która odpowiada w znacznej mierze za ten problem ukrainizacji, którego się wszyscy mocno obawiamy, ta sama partia potrafiła zagospodarować dużą część tego elektoratu właśnie sceptycznego, właśnie obawiającego się kwestii związanych z ukrainizacją Polski. A więc klasyczny przykład, że jednak od czasu do czasu można zjeść ciastko i mieć ciastko. No ale to ciastko zostało zjedzone kosztem Konfederacji. Gdyby PiS dostał ułamek procenta mniej, nic by mu to może mocno by to nie zaszkodziło. Natomiast zdecydowanie mocno zaszkodziło Konfederacji to, że PiS odciął ją właśnie od tegoż mocno sceptycznego wobec kwestii ukraińskich elektoratu. No, Konfederacji rzecz jasna zaszkodziło także wystąpienie konkurencji w postaci firmy Polska jest jedna, to jest nowa partia polityczna, która nie zdążyła jeszcze mocno się pokazać, która szczęśliwie dla Konfederacji nie zarejestrowała się w całym kraju. Ja w przeciwieństwie do niektórych komentatorów nie będę powielał tezy, że to była kreacja Prawa i Sprawiedliwości, a to z tej przyczyny, że nie mam na to żadnych dowodów, za to rozmawiałem z kilkoma ludźmi z tego środowiska i na pewno są to ludzie autentyczni, ludzie, którzy wierzą w to, co robią. Nie oznacza, że nie dostali jakiegoś politycznego supportu od takiej czy innej politycznej siły, ale niekoniecznie musiał on odbywać się w tym miejscu, w którym komentatorzy często go upatrują. No bo jeśli rzeczywiście okazałoby się, że stop ktoś tam nie wie, że Jarosław Kaczyński wykreował partię Polska jest jedno, oznacza to już nie błąd, ale po prostu zwyczajne polityczne samobójstwo, działanie ewidentnie na własną niekorzyść, bo działanie pogrążające Konfederację. Szanowni Państwo, to nie jest bez różnicy, bo jeśli byśmy tak czysto mechanicznie dodali poparcie PJJ-u do poparcia Konfederacji, to Konfederacja miałaby nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu parlamentarzystów. Klub byłby dwa razy większy, byłby zdecydowanie większy niż klub Lewicy. A co zatem idzie, Konfederacja byłaby w polskim parlamencie siłą poważną, zyskiwałaby mandaty głównie kosztem Koalicji Obywatelskiej, kosztem Trzeciej Drogi, no i rzecz jasna kosztem Prawa i Sprawiedliwości. Ale to wszystko jest gdybanie, wybory się zakończyły, wynik poszedł w świat i ten wynik już nam się, szanowni państwo, nie zmieni. Żeby skończyć wątek konfederacki, mam wrażenie, że ich wynik jest po prostu, wybaczam, porażką, ale nie jest druzgocącą klęską, tak jak się na to zanosiło, wyniki exit poll były dla nich dużo bardziej miażdżące, a zatem ta różnica kilku posłów zdecydowanie zmienia postrzeganie tego wyniku. To, co zmieniło ich porażkę dotkliwą, ale niedefinitywną, może zmienić tą porażkę dotkliwą, ale niedefinitywną, definitywną klęskę, to jest ich zachowanie po tych wyborach, skandaliczne zachowanie wobec Janusza Korwin-Mikke, które wzbudziło po prostu powszechny niesmak. Ale to jest problem Konfederacji. Ja nie jestem członkiem ani sympatykiem tego ugrupowania. W związku z powyższym to oni muszą sobie ze swoimi problemami wewnętrznymi dać radę. Ja myślę, że tutaj też jest problem. Problem jest dwojaki. Problem jest po pierwsze taki, że nie było chyba w Konfederacji w ogóle pomysłu na tą kampanię i nie było też, w ogóle nie reagowano na to, jak się zmienia sytuacja, jak PiS odbiera tlen, odbierając takie jakby dyżurne tematy Konfederacji, tylko łopatologicznie robiono bosak i mencen, trasy jakieś, które trafiały tylko do części elektoratu i to do tego elektoratu, który tylko media zaczęły wyciągać co bardziej radykalne wypowiedzi kandydatów Konfederacji i znajdować te różne pokemony, jak to powiedział Sośnierz na listach. No pokemony, które sami Konfederaci tam wsadzili, no i teraz, że tak powiem, było zdziwienie, no to mogą mieć pretensje co najwyżej do samych siebie, tak?
no to ten elektorat po prostu uciekł i nie zareagowano na to. Dalej tłoczono tą propagandę. Ja zresztą byłem przez chwilę na tym zakończeniu kampanii Konfederacji w Krakowie. Nawet 1/4 rynku uczestnicy nie wypełnili. To było kilkaset osób i już wtedy stwierdziłem, że będzie porażka, chociaż rozmiary tej porażki, ja byłem dużo bardziej optymistyczny w temacie tego, ile Konfederacja dostanie głosów. No natomiast to, co się dzieje w Konfederacji, to wewnątrz, to pokazuje chyba w zasadzie ostateczne bankructwo tego duetu, który tym interesem zarządzał do tej pory, a który nie chce wziąć za swoje decyzje odpowiedzialności. No to, że politycy nie biorą odpowiedzialności za decyzje, to jest nasza piękna tradycja. W związku z powyższym wkomponowują się w tą tradycję. Przyznam się, że jestem beneficjentem wyniku Konfederacji, o tyle, o ile koleżeństwo zakładaliśmy się o wyniki poszczególnych partii politycznych i jako jedyny uważałem, że Konfederacja dostanie poniżej 9%. Nie sądziłem, że dostanie poniżej 8%. To było dla mnie gigantyczne zaskoczenie. Myślę, że było zaskoczenie dla większości w ogóle obserwatorów, ponieważ nic nie zanosiło się na takie tąpnięcie. Natomiast to, że wynik będzie jednocyfrowy, od pewnego momentu było oczywiste, bo Konfederacja zachowała się jak sportowiec, który szczyt formy przygotował sobie na 2 miesiące przed najważniejszymi zawodami. No i później to już, szanowni państwo, była równia pochyła. Równia pochyła tym bardziej, że ten powolny zjazd z wysokich poziomów poparcia był przyspieszany przez zupełnie absurdalne, niewymuszone błędy. Nie chodzi mi tylko o ekscentryczne pomysły i ekscentryczne zachowania prezesa seniora Janusza Korwin-Mikke, bo do tego wszyscy poniekąd przywykli, chociaż zdaje się, że ten jego najmłodszy elektorat pewnie nie do końca, jest stąd brak Janusza Korwin-Mikke w obecnej kadencji Sejmu. Natomiast mnóstwo innych drobnych, niewymuszonych błędów, począwszy od absurdalnej akcji z jedzeniem psów, od której można było się natychmiast odciąć, zamknąć ten temat, zamiast znęcać się nad nim niepotrzebnie, a skończywszy na odcięciu się zupełnie niepotrzebnie od elektoratu, antywojennego elektoratu, który nie oczekuje od Polski, że będzie się angażowała po stronie Ukrainy, a wręcz przeciwnie. I tu mówię konkretnie o wypowiedzi pana Krzysztofa Bosaka, który w jasny sposób wskazał, że Konfederacja ma zamiar wspierać Ukrainę, że Konfederacja, i tutaj cytuję, jak najgorzej życzy Rosji. No to nie jest program, który na przykład my jako endecy, realiści polityczni, bylibyśmy w stanie w jakikolwiek sposób wspierać. Istotą racji stanu polskiej jest dobre utrzymanie dobrych, poprawnych relacji z wszystkimi sąsiadami. Na tyle dobrych, na ile to obustronnie jest możliwe. Nie zawsze musi być to przyjaźń, ale zawsze powinno być to tak zwane dobre sąsiedztwo, umożliwiające wymianę handlową, umożliwiające rozwój gospodarczy, sąsiedztwo na tyle przyjazne, na ile w danych warunkach się da. Polska zachowuje się w tej chwili dokładnie odwrotnie, szuka sobie na wszystkich frontach wrogów. Każda partia polityczna, każdy ruch polityczny, który wkomponowuje się właśnie w tą linię geopolityki polskiej, nie zyskuje na moje poparcie, nie zasługuje na moje poparcie, tego poparcia po prostu w żaden sposób nie zyska. Zatem takie podejście, jesteśmy wrogami Rosji, bo tak, i życzymy jej najgorzej, bo tak, jest po prostu nieakceptowalne. Podobnie jak nieakceptowalne jest podejście, jesteśmy wrogami Niemiec, bo tak, i życzymy jak najgorzej, bo tak. Polska ma konkretne interesy w różnych obszarach i te interesy powinna egzekwować, te interesy powinna realizować, a nie zacietrzewiać się, a nie realizować jakieś strzeliste wizje polityczne. Najpierw pragmatyczne sprawy, a potem szeroka geopolityka. Ja tak w ogóle bym jeszcze dodał, że no ciekawie się przedstawia sam ten klub Konfederacji, w którym jest 4 posłów, łącznie z Grzegorzem Braunem z Korony, czyli na 6 jedynek weszły 4, najwięcej. Jest 6 przedstawicieli Ruchu Narodowego, 7 Nowej Nadziei, plus 1 niby niezależny, ale też z puli Mentzena, więc paradoksalnie Grzegorz Braun ma teraz broń atomową w postaci no, ewentualnego szantażu. Albo będzie po mojemu, albo Konfederacja nie ma klubu. Więc może coś w tej Konfederacji się zmieni w kierunku bardziej realistycznym. I też pytanie tutaj, jakie jeszcze powinniśmy sobie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, co w perspektywie wyborów, zwłaszcza z Konfederacją, bo jest jeszcze jeden wątek z drugiego bieguna. Skoro już ta Konfederacja nam weszła, to ją omówmy, ale jest jeszcze wątek z drugiego bieguna, który będę chciał za chwilę omówić, ale
no idą wybory samorządowe, idą wybory europejskie. W tej właśnie kolejności. I to może być poważny cios dla Konfederacji, bo jako mimo wszystko mała partia, teraz jeszcze targana konfliktami wewnętrznymi, będzie miała problem, żeby się odpowiednio przygotować do wyborów samorządowych, a jak zrobi słaby wynik w wyborach samorządowych, to będzie to rzutować na kampanię europarlamentarną z całą pewnością. Konfederacja zrobi słaby wynik w wyborach samorządowych. Wybory samorządowe dla tego typu partii są po prostu bardzo trudne. Konfederacja nie ma na tyle struktury, aby obsadzić wszystkie trzy szczeble samorządów, a tylko w miejscach, gdzie występuje realna synergia, następuje ten bardzo dobry, korzystny wynik wartości dodanej. Zatem wtedy zarówno w gminach, jak i w powiatach, a także w sejmikach mamy po prostu lepsze wyniki. Konfederacja nie ma na tyle kadry, aby szeroko obsadzić tego typu listy wyborcze. W związku z powyższym będzie miała tutaj poważny techniczny kłopot. Zresztą nie będzie to problem tylko i wyłącznie Konfederacji, ale przede wszystkim Konfederacji. PSL tego kłopotu rzecz jasna mieć nie będzie, podobnie jak Koalicja Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o Lewicę, Lewica zaczęła występować punktowo. Są miejsca, gdzie jest bardzo silna, są miejsca, gdzie nie występuje de facto stale, a więc podejrzewam, że w tych swoich matecznikach takich, dajmy na to Zagłębie, takich jak część województwa wielkopolskiego, takich jak część ziem odzyskanych, Lewica będzie nadal mocna, ale w pozostałych miejscach podejrzewam, że będzie konsekwentnie się wycofywać. Wracając jednak do Konfederacji, no, wieloletnie doświadczenia także innych partii politycznych występujących w podobnym segmencie wyborczym pokazują, że dla tego typu partii politycznych wybory samorządowe są najtrudniejsze. Są bardzo trudne z jeszcze jednej bardzo pragmatycznej przyczyny. Metoda liczenia głosów w wyborach samorządowych, w wyborach do sejmiku jest identyczna z metodą liczenia głosów w wyborach parlamentarnych, w wyborach do sejmu. A co za tym idzie, szanowni państwo, małe grupowania mają tutaj dużo mniejsze szanse na realne uzyskanie mandatu. O ile w wyborach do sejmu w większości okręgów wystarczy poparcie rzędu wielkości 8-9%, by uzyskać mandat, o tyle w wyborach do sejmiku województw, gdzie okręgi są po prostu dużo, dużo mniejsze, dużo mniejsza ilość mandatów w okręgu, ten realny próg wyborczy wzrasta nam do 10, a czasami nawet do 12%. To na dzień dzisiejszy jest zupełnie poza zasięgiem Konfederacji. Nie mamy jeszcze żadnych sondaży po wyborach parlamentarnych i pewnie za szybko ich nie poznamy. Natomiast ta wewnętrzna wojenka, którą rozpętali już po wyborach sami Konfederaci, na pewno nie przyczyni się do poprawy ich popularności. No może przyczyni się do poprawy ich rozpoznawalności. Natomiast każdy konflikt wewnętrzny zawsze skutkuje korektą sondaży w dół. Zwłaszcza, że Konfederacja jako jedyna partia ogłosiła swoją klęskę w tych wyborach, co też rzecz jasna jest politycznym błędem, chociaż doceniam to, że był to przynajmniej akt politycznej szczerości. No, zależy, bo Sławomir Mentzen powiedział, że to porażka, po czym Krzysztof Bosak cały wieczór wyborczy chodził po mediach i mówił, że wcale nie. Więc to pokazuje, że panowie po prostu nie uzgodnili zeznań. Tudzież Mentzena potem dopiero po tym jego wystąpieniu wziął na bok Wippler i zaczął mu mówić: Sławek, daj spokój, zrzucimy na Korwina i będzie dobrze. Natomiast jest jeszcze, myślę, jedna partia, która paradoksalnie jest przegrana, bo sporą porażkę moim zdaniem zaliczyła Lewica, mimo że wraca prawdopodobnie do rządu, to straciła bardzo dużo poparcia wielu parlamentarzystów, wielu mandatów i nieproporcjonalnemu wzmocnieniu w ramach Lewicy uległa frakcja partii Razem. Więc w miarę postępu socjalizmu najwyraźniej walka klas zaostrza się. I czy to nie jest sygnał dla drugiego bieguna sceny politycznej, czyli dla Konfederacji, że jednak, powiem kolokwialnie, pipizm nie popłaca, bo Razem wcale się nie uładziło, dalej jest tą lewicą dosyć radykalną. Jak widać, zyskuje. Nawet tam chyba jakiś Razem jak przeskoczył Czarzastego samego na liście. To prawda, Razem zyskuje, ale cała Lewica sumarycznie traci i to traci bardzo poważnie. Traci do tego stopnia, że jej obecność, konieczność jej obecności w przyszłym rządzie jest, powiedzmy sobie, otwarcie dyskusyjna. Cała opozycja, nie licząc rzecz jasna Konfederacji, ma w tej chwili 248 mandatów, w tym zaledwie 26 mandatów ma Lewica. A zatem, szanowni państwo, tylko 8 mandatów brakuje szeroko rozumianej opozycji, aby rządzić bez Lewicy, która
roszczeniowa, która jest wizerunkowo, pod kilkuosobowa reprezentacja razem, to już nawet nie są marksiści, bo to jeszcze byłoby pewnie do strawienia. To są po prostu trockiści, bardzo niebezpieczna, rewolucyjna frakcja. Frakcja na granicy anarchizmu, że tak powiem. A zatem ludzie, którzy powinni być zupełnie poza nawiasem jakiejkolwiek poważnej polityki, a tym bardziej polityki parlamentarnej. Do parlamentu dostali się dzięki błędom politycznym liderów lewicy i w ogóle rozmowie z tymi ludźmi należało ich zostawić na marginesie życia publicznego. No ale w tym parlamencie niestety są. A skoro są i nie daj Boże dostaliby się do rządu, to będą swoje zdziczałe pomysły polityczne do tego rządu implementować. Mam nadzieję, że wygra zdrowy rozsądek i wygra pragmatyzm Tuska, Kosiniaka-Kamysza, a nawet Szymona Hołowni i po prostu wybiorą się na polityczne zakupy po różnych klubach i klubikach. Przypominam, że także w PiS-ie mamy różnego rodzaju politycznych singli, chociażby dwuosobową grupę kukistów na czele z Pawłem Kukizem, co daje potencjalną przynajmniej możliwość prowadzenia jakichś tam rozmów. Wiemy, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest w tej chwili cementowana posiadaniem władzy. Wraz z perspektywą utraty tej władzy ta jedność będzie coraz mniej scementowana. A zatem mówiliśmy o transferach w kierunku, że tak powiem, Zjednoczonej Prawicy, ale zdajmy sobie sprawę, że te transfery mogą być wykonywane także w drugą stronę, szczególnie jeśli by się okazało, że Lewica jako partner polityczny, jako człon tej koalicji, nazwijmy to szerokiego antypisu, byłaby zbyt kłopotliwa. No jak na razie to oni robią najwięcej zamieszania, to oni robią najwięcej wizerunkowego problemu tej koalicji ze względu właśnie na swoje oderwane od realnych potrzeb społecznych postulaty. Już słyszałem, że właśnie ta najbardziej radykalna trockistowska część lewicy planuje wprowadzić Ministerstwo Mieszkalnictwa. No wspaniale, szanowni państwo, zacznijcie się bać o własne mieszkania, bo jeśli trockiści będą rządzili mieszkalnictwem, to za chwilę możemy mieć tutaj do kwaterowania w końcu mieszkanie prawem, a nie towarem. Także kto wie, może okazać się, że będziemy tutaj mieli powrót do najgorszych praktyk zupełnie z zeszłej epoki. Ja bym tu wrócił jeszcze do wyborów europejskich, bo skoro powiedziałeś, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest na razie cementowana utrzymywaniem władzy, no to właśnie, tylu samo posłów, co Konfederacja. 18 ma suwerenna Polska. I też pojawiał się gdzieś tam w zakulisowych rozmowach taki plan, że być może Ziobro, jeszcze nie teraz, ale na początku przyszłego roku, dajmy na to, pan Ziobro opuści klub PiS-u, założy swój klub, ogłosi rozwód polityczny z Jarosławem Kaczyńskim i wystartuje w eurowyborach, tłocząc radykalnie antyunijny przekaz, no, czego Konfederacja, jak widzimy, też się jednak wyrzekła, bo Sławomir Mentzen unikał jak mógł odpowiedzi na temacie polexitu chociażby, inni politycy Konfederacji podobnie rzucali jakimiś ogólnikami, a Zbigniew Ziobro będzie jechał po bandzie, no i po prostu zje Konfederację, nawet nie wchodząc, nie musi wchodzić do tego Europarlamentu, wystarczy, żeby spuścił Konfederację pod próg, co jeśli wyniki się powtórzą, to nie będzie to jakimś wielce trudnym zadaniem i być może nawet Ziobro zostanie przez Jarosława Kaczyńskiego wydelegowany do tego zadania, zrobi te 2,5% i spuści Konfederację pod próg. I koniec zabawy. I Konfederacja oczywiście będzie do końca kadencji, jeśli ona będzie czteroletnia, to też warto, nad tym też warto się pochylić. W związku z tym, o czym mówiliśmy, rozdźwiękach w tej koalicji centrolewicowej, no i jest jeszcze czynnik Andrzeja Dudy, który może wszystko wetować i parlament nie będzie mógł tych wet obalić. I Konfederacja będzie sobie tak wegetowała do końca kadencji. Nie da się na tym etapie wykluczyć żadnego scenariusza. Może zacznijmy od tego scenariusza skrócenia kadencji parlamentu. Do tego może dojść stosunkowo szybko. No jeśli nie uda się w trzech krokach powołać rządu, to wtedy prezydent jest zobligowany do skrócenia tej kadencji. No ale ja jednak spodziewam się, że rząd taki czy inny, raczej opozycyjny niż mniejszościowy pisowski, zostanie powołany. A zatem, szanowni państwo, będziemy mieli do czynienia z wrogą koabitacją, z tym współistnieniem dwóch obozów władzy, obozu prezydenckiego i obozu rządowego. No, prezydent formalnie rzecz ujmując sklasyfikowany jest w Polsce jako czynnik władzy wykonawczej, ale przecież ma istotny aspekt władzy ustawodawczej w postaci prawa weta właśnie do ustaw sejmowych. Z tego weta będzie korzystał, bo widzicie, to jest właśnie
aspekt tej negatywnej, wrogiej koabitacji. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z powtórką z koabitacji pomiędzy Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, kiedy to Lech Kaczyński był prezydentem. Donald Tusk był premierem, panowie nie potrafili dogadać się w żadnej sprawie, nawet w tych sprawach autentycznie dla Polski ważnych. W związku z powyższym mieliśmy notoryczne przepychanki, notoryczne złośliwości, małostkowości wobec siebie. Było to generalnie nieprzyjemne i raczej negatywne, jeśli chodzi o odbiór społeczny. Natomiast negatywna koabitacja ma, szanowni państwo, pewną zasadniczą zaletę, a mianowicie nie będzie mieli żadnej legislacji. Nie spodziewam się po centrolewicowej koalicji żadnej mądrej legislacji. Oni chcieliby tutaj nam rozluźniać prawo aborcyjne w jakimś absurdalnym kierunku, tak zupełnej swobody. Oni chcieliby wprowadzać jakieś nowinki obyczajowe, które ani mi się nie podobają, ani ich nie oczekuję, ani do nich w żaden sposób nie dążę. W związku z powyższym w tym momencie Andrzej Duda, który będzie bezrefleksyjnie wetował, tak samo jak w tej chwili wszystko bezrefleksyjnie podpisuje, może niechcący, zupełnie nieoczekiwanie spowodować pewne korzyści dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa. Jeśli zaś chodzi o rolę Konfederacji, no to w tej chwili Konfederacja zajęła się sama sobą, bo na pewno jest dla nich minus. Zobaczymy, czy są na tyle dorośli, czy są na tyle inteligentni, aby poradzić sobie z problemami, które w znacznej mierze sami sobie zgotowali, które w znacznej mierze sami sobie wytworzyli. Ich sytuacja wewnętrzna jak zwykle jest złożona. Faktycznie siła Grzegorza Brauna wewnątrz tego klubu niepomiernie wręcz wzrosła. Cieszę się z tego. Nie ukrywajmy, że kandydaci, których zapraszaliśmy tutaj razem z redaktorem Klimczakiem do naszych telewizji, to byli w bardzo dużej większości kandydaci związani właśnie z tą częścią Konfederacji. Nieprzypadkowo, programowo są z pewnością dla mnie najbliżsi, w związku z powyższym nieprzypadkowo tacy ludzie jak Andrzej Zapałowski czy jak Ireneusz Jabłoński gościli właśnie na naszych antenach. Cieszę się, że profesor Zapałowski został parlamentarzystą. Mam przeświadczenie i nadzieję, że będzie on dobrym posłem i będzie nas wszystkich godnie reprezentował, chociaż jest posłem ziemi przemyskiej, odległej od Poznania, to jednak jest przecież posłem Rzeczpospolitej i reprezentuje cały naród. A zatem uważam, że to generalnie jest jedna z tych jaśniejszych stron wyniku Konfederacji, tych czterech posłów po stronie Grzegorza Brauna, będzie nadawało Konfederacji właściwy ton. Czy będzie ją stabilizowało? No to w znacznej mierze zależy od tego, jak się będą zachowywały pozostałe człony Konfederacji. No tkwi we mnie przeświadczenie, że ekipa, no chyba już coraz bardziej Wiplera niż Mentzena, będzie jednak przynajmniej w pewnej części dążyła do sprawowania władzy. Zobaczymy, czy ich głosy będą komukolwiek, czegokolwiek potrzebne. Jeśli się okaże, że tak, to bardzo szybko zobaczymy, jak te informacje, które były rozprzestrzeniane w mediach, że Konfederacja nie będzie pchała się do koalicji, realnie się sprawdzą. Zobaczymy to w drugim bądź w trzecim głosowaniu. Nie spodziewałbym się, żeby to było widoczne już w pierwszym głosowaniu wotum zaufania w tym trzystopniowym systemie powoływania rządów w Polsce. Czy Zbigniew Ziobro wybije się na polityczną niepodległość? Ja w ogóle spodziewam się, że jeśli PiS faktycznie utraci władzę, to Mateusza Morawieckiego natychmiast obiegną polityczne hieny albo polityczne sępy, zwał jak zwał. Metodyka jest ta sama, w każdym razie padlinożercy rzucą się na osłabionego Morawieckiego, no i wtedy w toku tej walki możliwe jest dosłownie wszystko. Nie sądzę jednak, aby prezes Kaczyński odważył się oddelegować Ziobrę do jakiegokolwiek zadania, w którym Ziobro potencjalnie mógł uzyskać realną samodzielność, a to z tej przyczyny, że nie ma do niego zresztą bardzo słusznie elementarnego operacyjnego zaufania. Chyba słusznie, ale no to tak już powoli kończąc, no myślę, że czeka nas ciekawa kadencja. Ja się natomiast obawiam, jeśli chodzi o Konfederację, że kolejne 4 lata w izolacji i twardej opozycji mogą po prostu spowodować zmęczenie materiału. No, zwłaszcza, że może być tak, że będą jakieś problemy w koalicji rządowej. Koalicja będzie potrzebowała części zamiennych. Tak, ta centrolewicowa też może potrzebować części zamiennych. I tak, myślę, że może liczyć ewentualnie na jakieś transfery z Konfederacji, zwłaszcza tych nowych posłów, często niedoświadczonych, których jedyną cechą jest to, że są wiernymi żołnierzami tego czy innego prezesa. No, już zresztą
Są takie, no, dwa farbowane lisy na pokładzie Konfederacji, czyli Wipler i Tyszka, co mnie bardzo, bardzo zasmuca, że niestety takie osoby znalazły się w Sejmie i to jeszcze z listy Konfederacji. No tak, zapomnieliśmy tutaj jeszcze o Tyszce, który też jest ciekawą postacią i w Konfederacji rzeczywiście może być czynnikiem destabilizującym. Jest, szanowni państwo, jeszcze jeden element. Rzeczywiście wyborcy oczekiwali czegoś więcej. Trochę sami Konfederaci rozbudzili im te apetyty. Ja zarchiwizowałem sobie, trzymam numery najwyższego czasu, bo za kilka miesięcy pamięć ludzka ulotna sprawi, że Konfederaci nie będą pamiętać, jak ogłosili, że będą mieli kilkudziesięcioosobowy klub parlamentarny, więc ja sobie na wszelki wypadek zachowałem najwyższy czas, który jakby nie spojrzeć, spośród tygodników jako jedyny zajął jednoznaczną prokonfederacką postawę i tam mamy różnego rodzaju samochwalcze występy poszczególnych liderów czy kandydatów na liderów określające, jaką tą potęgą konfederacja się stanie, jak to będzie w tym Sejmie rozdawać karty. No okazuje się, że kart nie rozdaje i rozdawać ich nie będzie. Nie wiadomo, czy zostanie zaproszona do tego stolika, którego nie potrafiła wywrócić, pewnie ostatecznie nie. Oczekiwania wyborców jednak były inne i w kontekście oczekiwań rozbudzonych przez samych liderów rzeczywiście wynik jest wysoce niezadowalający. Tymczasem Konfederacji na boku wyrasta konkurencja. Debiut PJJ-u nie był zachwycający, ale jak na warunki, które zostały wytworzone, był, powiedzmy sobie szczerze, całkiem udany. A to przecież jeszcze nie jest etap zmęczenia Konfederacją. Co więcej, to etap, kiedy Konfederacja na kilka miesięcy przed wyborami bardzo mocno rozbudzała nadzieję tego segmentu sceny politycznej. A zatem, szanowni państwo, rzeczywiście każdy scenariusz w tym obszarze jest możliwy. Kamilu, pozwól, że co prawda jako gość w swoim studiu nie powinienem tego robić, ale odwrócę na chwilę rolę i zadam tobie pytanie. Jak widzisz prawdopodobieństwo utrzymania się tego Sejmu do końca kadencji? Ja myślę, że no, tu wiele zależy od wyników wiosennych wyborów. Bo jeśli wyniki wiosennych wyborów, zwłaszcza europarlamentarnych, pokażą tej opozycji, oni sobie to przeliczą, że mogą spokojnie tą większość 3/5 zrobić, to mogą pójść na kolejne wybory. Oczywiście PiS zapewne na to pójdzie, bo będzie liczyło na odzyskanie władzy, tym bardziej, że ja mam wrażenie osobiście, że Jarosław Kaczyński traci coraz bardziej kontakt z rzeczywistością i no i dojdzie do przedterminowych wyborów, bo nie wytrzymają już dłużej z Andrzejem Dudą. A jeśli wytrzymają do 25 roku, do wyborów prezydenckich, no to już potem chyba dojadą do końca. Wątpię, żeby tam. Przecież ta tak wielopartyjna koalicja zawsze rodzi jakieś zagrożenie, że zakończy się wcześniej. Ba, nawet teraz się mówi o tym, że może być taka sytuacja, że Sejm po prostu, że zostanie zastosowany ten przepis, który mówi o niedotrzymaniu terminu uchwalenia budżetu, bo rząd do Sejmu budżet złożył rząd Morawieckiego i w opinii niektórych konstytucjonalistów biegnie już ten termin, mimo że ten projekt zgodnie z zasadą dyskontynuacji przepadł i nowy rząd musi złożyć po raz kolejny projekt budżetu, nawet ten sam. Zresztą w 2006 chyba groził taką sytuacją Lech Kaczyński, co doprowadzało do pewnych perturbacji. Zresztą ja pamiętam, że kolega Mirosław Orzechowski wtedy zostawał posłem. Ja co prawda miałem wtedy 10 lat, ale pamiętam właśnie te żarty w domu, że kolega Orzechowski pojedzie na posiedzenie Sejmu, zostanie zaprzysiężony i za chwilę Sejm zostanie rozwiązany. Więc byłaby to bardzo ciekawa sytuacja. Ale myślę, że raczej zostanie do końca kadencji. A ja bym tu jeszcze jeden wątek dorzucił, bo to zawadziliśmy o to, ale tak nie do końca. Jak powiedziałeś o PJJ-cie. To ja mam wrażenie, że Konfederacja w stosunku do PJJ-u robiła to samo, co PiS w stosunku do Konfederacji i dlatego PJJ przeżył i urwał im te kilka mandatów, bo zakładając, że tylko połowa głosów z PJJ-u poszłaby na Konfederację, to PJJ zabrał Konfederacji 9 mandatów, zresztą przedstawicieli tylko męczennistów i bosakistów przy tym założeniu, więc to wręcz zasługa moim zdaniem. Natomiast no, względem PJJ-u mieliśmy ze strony
Konfederacji najpierw lekceważenie, a potem ataki troli, które tam wyciągały, jak to prezydent Piech był rzekomo zawziętym zwolennikiem covidiady i sanitarystom, a dopiero potem się nawrócił. No, myślę, że konfederaci powinni spojrzeć do swoich szeregów, jak oni się zachowywali w tym momencie, bo nie wszyscy byli tacy krystaliczni, a nie ponosili w przeciwieństwie do Piecha odpowiedzialności, nie sprawowali żadnej władzy samorządowej. A tak samo PiS postępował w stosunku do Konfederacji. I dlatego sobie utłukł koalicjanta jeszcze na ostatniej prostej taśmami Banasia. To jest chyba wzorcowy przykład, jak nie należy prowadzić kampanii wyborczej. Tak, kilka ciekawych wątków poruszyłeś. Zacznę od tej covidiady, bo co jacyś zwolennicy Konfederacji płakali, jak to Piech był covidianinem, to przypominały mi się zdjęcia Krzysia Bosaka w maseczkach, których to zdjęcia w takiej ilości obiegły internet, że bez problemu możecie je Państwo znaleźć. Jeśli wstukacie odpowiednią frazę w Google, od razu wyjdzie Wam takie zdjęcie. To są zdjęcia autentyczne, niemontowane, także na miejscu akurat zwolenników Konfederacji tego wątku przesadnie bym nie poruszał. Drugi aspekt, co wspominałeś, że dobrze, że nie dostali się męceniści i narodowcy, powiedzmy. Nawet wśród tych męcennictw i narodowców Pełniący było kilku. obowiązki narodowców. No było, mimo wszystko było tam kilku przyzwoitych ludzi, którzy dostać się mogli. Myślę, że Anna Bryłka byłaby lepszą posłanką niż Karina Bosak. Na razie Karina Bosak udzieliła jednego wywiadu i w tym wywiadzie, powiedzmy sobie, nikogo nie zachwyciła. Także różne postacie. No, Ziemowit Przebitkowski na pewno byłby lepszym posłem niż jeden z tych, którzy niestety się dostali, chociażby taki Tyszka, tak? Niezłym posłem pewnie byłby Andrzej Kuśmik, na pewno lepszym niż Przemysław Bibler. Jeśli miałbym tak po nazwiskach wskazywać, kogo bym chciała, kogo nie chciałbym widzieć. No, ale to nie jest tak, że kandydaci dostali takie okręgi przypadkiem. No i było oczywiste, że ci bardziej wartościowi kandydaci dostaną okręgi trudniejsze. Przy tego typu wyniku do Sejmu dostali się tacy, no, którzy nie budzą przynajmniej u mnie jakiejś wielkiej, dramatycznej sympatii czy chęci współdziałania z nimi. Także tych wątków tutaj jest absolutnie więcej. Natomiast wracając do samego PJJ-u i relacji pomiędzy PJJ-em a Konfederacją, ja cofnę się trochę do historii. My rzadko kiedy patrzymy wstecz, a trochę szkoda. W 2005 roku Liga Polskich Rodzin, czyli partia, która była mniej więcej w tym samym miejscu sceny politycznej, w którym obecnie jest Konfederacja, przegrała wybory, uzyskując niespełna 8%. Ja zwracam Państwa uwagę, jak wtedy inne były oczekiwania, bo wtedy już 8%, czyli wynik, który dla Konfederacji byłby wymarzony, dla Ligi Polskiej Rodzin był klęską. Wtedy ponad 1% głosów odebrał w Lidze Polskich Rodzin taki Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny. To był tylko 1% głosów, ale kilkanaście mandatów poselskich. Mówię celowo odebrał, gdyż ruch patriotyczny został zarejestrowany intencjonalnie właśnie po to, aby w tym elektoracie robić wyniki kosztem Ligi Polskich Rodzin. To była inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, ale ta inicjatywa korzystała z faktu bardzo niemądrego postępowania ówczesnego szefostwa Ligi Polskich Rodzin, tego samego szefostwa, które obecnie dostało się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. A zatem, Szanowni Państwo, dokładne powtórzenie się tej samej historii, a w każdym razie bardzo prawdopodobnie dokładne powtórzenie się tej samej historii. Jedyne co, to można wyrazić zdziwienie, że znając przebieg tamtych wydarzeń, liderzy Konfederacji nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków, ponieważ tak naprawdę spacyfikowanie w zarodku tego typu ruchów konkurencyjnych po prawej stronie dawało im jako jedyne możliwość skierowania się w kierunku centrum i zachowania swojego elektoratu, nazwijmy to bardzo radykalnego, bardzo wyrazistego w poglądach. W innym wypadku, jeśli mieli jakikolwiek komitet po prawej stronie, odejście w kierunku centrum oznaczało ryzyko utraty jakiejś określonej puli głosów. LPR-owi udało się to wyhamować. Utracił tylko 1%. Konfederacji się tego nie udało wyhamować. Utraciła ponad 1,5 punkta procentowego, jeśli mam wyrazić się w sposób precyzyjny. To 1,5 punkta procentowego to było przynajmniej kilkanaście mandatów dla Konfederatów, które mogli dostać, a po prostu nie otrzymali. Czy były jakieś rozmowy z panem Piechem? Nie mam bladego pojęcia. Na pewno powinny być prowadzone. To po prostu pewien elementarz polityki. Jeśli ktoś tego elementarza nie przeczytał, to nie powinien polityki uprawiać. No, tu niektórzy powiedzą, że sam pan Piech zadeklarował z rok temu, że nie będzie chciał z Konfederacją współpracować. No, ale z drugiej strony w polityce nie istnieje słowo nigdy, więc to
to, że tak powiem, można było. Tylko ja mam wrażenie, tutaj się zgodzę z redaktorem Sumlińskim, którego parę dni temu komentarz odsłuchałem. On znalazł też wspólny mianownik w PiS-ie i Konfederacji, że zabrakło tym ludziom pewnej pokory. I mam wrażenie, że teraz też im brakuje. W perspektywie tych kolejnych wyborów to będzie groźne, no bo obserwuję ten proces, że wybór na posła to jest porównywalny wręcz z boskim namaszczeniem, które kiedyś przysługiwało monarchom, a to tak nie jest. No i obawiam się, że niestety w tą stronę zmierza nasza polityka. Trochę tak. Widzimy to w kontekście tego nieprzyjemnego, niesympatycznego konfliktu z Januszem Korwin-Mikkem, w zasadzie niesympatycznej próby zwrócenia całej winy za porażkę, która była jak najbardziej kolegialna właśnie na barki starzejącego się Janusza Korwin-Mikke. To taki, no cóż, signum temporis. Zobaczymy. Myślę, że wyborcy bardzo szybko wystawią rachunek Konfederatom. Jak do tej pory doświadczenie pokazuje, że wszystkie partie, które pozbywały się Janusza Korwin-Mikke, uznają, że to jest taki bardzo sprytny pomysł, gdyż Janusz Korwin-Mikke stanowi dla nich obciążenie. Natychmiast po realizacji tego sprytnego, chytrego planu odchodziły w polityczny niebyt. JKM starzeje się, JKM nie ma już takiego znaczenia politycznego, takiej doniesności, jak miał jeszcze kilkanaście lat temu, ale ciągle jest istotną marką. Pozbycie się go w taki sposób, w takich okolicznościach, w takim stylu, powiedzmy sobie szczerze, bo to też ma znaczenie, z całą pewnością będzie miało wpływ na wynik Konfederacji. Jak będzie to znaczący wpływ, jak bardzo mocno wpłynie na ich zdolność wyborczą, zobaczymy już wkrótce. Natomiast wyborcy w Polsce, co już pokazali wielokrotnie, nie znoszą buty, nie znoszą arogancji. Jeśli mają wrażenie, że ich potencjalni wybrańcy, ich kandydaci właśnie taką butę, taką arogancję okazują, no cóż, wtedy bardzo szybko wystawiają im za to rachunek. Myślę, że tu już możemy zakończyć. Jeszcze będzie jest na pewno wiele wątków, których nie poruszyliśmy, ale czasu by zabrakło. I cóż, no, pozostaje nam. Ja nawiązując do tego ostatniego wątku, ja tylko zaapeluję i do polityków, i do naszych widzów, żeby trochę pokory wykazywać, bo niestety ten scenariusz, o którym mówił, te scenariusze, chociażby w odniesieniu do Konfederacji, o których tu mówiliśmy, które się spełniły, mówiliśmy o nich w naszych programach niejednokrotnie, o niektórych przynajmniej efektach działań, no i one się zdarzyły. Wtedy właśnie mówiono, że jesteśmy jakimiś defetystami, malkontentami, a jednak okazało się, że mieliśmy rację, więc nie aspirując tutaj do jakiejś omnipotencji, my tu analizujemy spokojnie wydarzenia i czasem może warto jednak tych analiz posłuchać. Prawda, i pozwolę sobie na jeszcze jedną uwagę. Mieliśmy rację w tym, że nie daliśmy się zwieść bańkom informacyjnym, bo czasami jest tak, że wytwarza się jakaś bańka informacyjna, w której jest stosunkowo niewiele osób, ale jako że to niewiele osób komunikuje się głównie we własnym gronie, mamy wrażenie mnogości, mamy wrażenie, że tak powiem, osiągnięcia pewnej skali. Tymczasem okazuje się, że zaprezentowaliśmy Państwu scenę polityczną w sposób trafny, to znaczy wszystkie ugrupowania, które u nas gościły, przedstawiciele wszystkich ugrupowań, którzy u nas gościli, począwszy od PJJ-u poprzez Konfederację, skończywszy na trzeciej drodze, ci przedstawiciele, no byli to przedstawiciele realnych ugrupowań, którzy osiągnęli realne efekty. Nawet pan Stanisław Tymiński, który rzecz jasna senatorem nie został, dostał kilkanaście procent głosów, a zatem można powiedzieć, że odniósł on na miarę możliwości znakomity wynik. I to taki mały, samochwalczy aspekt na koniec tego programu, ale czasami warto mieć satysfakcję z tego, że ogląd sceny politycznej jednak jest realistyczny. I to tyle. Kończymy ten program. Moim i Państwa gościem był kolega Przemysław Piasta z Myśli Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane w opisie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Kończymy na razie studio wyborcze, ale w przyszłym roku kolejne wybory, więc i wróci studio. Dziękuję za uwagę.